Chwała Bogu. Mamy nadal jeszcze właśnie tą piękną możliwość, by móc zgromadzać się przed obliczem Boga, by móc uczyć się, bo wiemy, że potrzebujemy rzeczywiście dużo, dużo, żeby się nauczyć. Nieraz niejednokrotnie jest tak, że uczeń już myśli sobie, no przecież tyle już wiem, po co ten nauczyciel mi to jeszcze mówi. Ja już tyle rozumiem, że raczej mi to chyba już wystarczy. Ale nasz nauczyciel wie, że nie wystarczy. Nawet nauczyciel w szkole, w świecie wie, że nie wystarczy. Że nie ma on takich uczniów, którzy mogli mu powiedzieć, no nam wystarczy, my już cały program po prostu pojęliśmy, znamy go perfekcyjnie. Panie nauczycielu, możesz dać sobie spokój, możesz teraz sobie odpocząć, my też odpoczniemy przy tym. Chwała Bogu, że nasz nauczyciel, Pan nasz Jezus Chrystus, zna nas doskonale i przede wszystkim On zna wroga. On wie, jak chytry, jak podstępny jest wróg. My nie zdajemy sobie większej sprawy, jak chytry i podstępny jest wróg. Nas, gdyby nie Chrystus, jest on w stanie podejść i to w bardzo prosty wręcz sposób. To, że nas nie podchodzi, to nie to, że my już potężnie coś pojęliśmy, ale to, że nasz Pan nas chroni, strzeże, zachowuje. Dzisiaj z Ewangelii Mateusza będziemy chcieli właśnie też spojrzeć na słowa, gdzie Pan Jezus mówi o uczeniu się. Przypomnimy sobie słowa, bo potrzebujemy sobie je przypominać. Widzimy, co się dzieje wokół nas. Widzimy, jak czas, wręcz nawet świat mówi, że czas przyspieszył. Że kiedyś ten czas szedł jakby wolniej. No, patrzą na zegarki, no zegarki chodzą normalnie, ale mówią, ale nienormalny jest ten czas. Ten czas przyspieszył, wszystko tak gna. I zobaczcie, że świat widzi, że to wszystko rzeczywiście jakoś potwornie zaczęło gnać do przodu, choć zegarki poruszają się minuta za minutą, godzina za godziną. Jest doba za dobą, dzień za dniem, byśmy mogli powiedzieć, ale wszystko jakby rzeczywiście przyspieszyło, tak jakby gdzieś wróg widzi, że coraz bardziej, że już ten czas jego jest na powie coraz bliższy. A co robią chrześcijanie? Co robi człowiek wierzący? Jeśli świat ma takie gdzieś pojęcie i coś zaczyna, nawet człowiek w świecie coś dostrzega, że coś jest nie tak, to co z wierzącymi? Co byśmy mogli powiedzieć z Kościołem Pana? Czy Kościół Pana rzeczywiście jest trzeźwy, czujny? Czy Kościół Pana rzeczywiście się przygotowuje, bo wie, że czasu jest rzeczywiście coraz mniej? W 24 rozdziale mamy tu właśnie słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wiemy, o czym przede wszystkim cały ten rozdział mówi. Widzimy, że do naszego Pana przystąpili uczniowie i pytają się Go: Panie, kiedy to wszystko zacznie się dziać, kiedy to wszystko zacznie się spełniać, jaki będzie tego jakby znak, jaki będzie znak końca. My mamy akurat tutaj napowiedziane końca świata, nie do końca jakby to jest oddane prawidłowo, bodajże jest końca wieku. Jaki będzie znak końca wieku? Końca działania jakby świata. Jaki będzie znak tego końca działania świata, końca wieku? Ich to naprawdę interesuje, kiedy oni usłyszeli, że świątynia będzie zburzona, że kamień na kamieniu nie pozostanie. Oni nie pozostali bierni, tacy, no, kiedyś to się może i wydarzy, kiedyś to może i przyjdzie. Ich interesowało. Interesowało to, żeby Pan im powiedział, jak mniej więcej to będzie wyglądać i żeby być
czujnymi, trzeźwymi. A my zobaczcie, czytamy właśnie te słowa od 32 wersetu. Przeczytamy je ku, tak jak powiedziałem, ku naszemu wspólnemu przypomnieniu, że będziemy chcieli zobaczyć, czy my poważnie podchodzimy. A od figowego drzewa uczcie się podobieństwa. Gdy gałąź jego już mięknie i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest tuż u drzwi. Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenia, a się wszystko to stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. A o tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani syn, tylko sam Ojciec. Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do dnia, gdy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i przyjście Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. A to zwłaszcza, że gdyby wiedział gospodarz, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego. Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. Do tego tylko miejsca. My może nie do końca, jakby tak będziemy chcieli się skupić na przyjściu, kiedy to rzeczywiście będzie to przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa, ale skupić się na tym, na co szczególnie nasz Pan kierował serce i umysły uczniów. Nie tylko ich. Możemy powiedzieć, oni byli szczególnie daleko jeszcze od tego. Ale my jesteśmy szczególnie blisko tego, co się ma wydarzyć. I tak jak powiedziałem, my zobaczcie, widzimy, co się wydarza na naszych oczach, jak wydarzenie za wydarzeniem się dokonuje, jak wykonują się nam powiedzieć te rzeczy, o których mówi też Słowo Boże. Czy jesteśmy czujni? Czy jesteśmy trzeźwi? Czy my naprawdę bierzemy sobie do serca słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa? Bo zobaczcie, mogliśmy czytać te słowa, gdzie nasz Pan powiedział: niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. I Jego słowa będą trwać. Czy człowiek poważnie, wierzący podchodzi do tego, co mówi nasz Pan Jezus Chrystus? Czy jest to takie podejście, bo tak jak powiedziałem, wróg jest chytry. Wróg lubi zasłaniać człowiekowi pewne rzeczy, mówić: ach, nie przejmuj się, czasu masz jeszcze wiele, a zdążysz przecież. A zresztą już jesteś tak obeznany z Biblią, umiesz już z niej brać różne rzeczy, wiesz, o czym ona mówi, masz czas. Czy naprawdę człowiek ma czas? Jest ten, który wie dokładnie, doskonale, perfekcyjnie, bym powiedział, że ma czasu niewiele. Diabeł. Diabeł wie, że ma czasu niewiele. I jest on, można powiedzieć, doskonale, można powiedzieć, zorganizowany w tym, aby wykorzystać ten czas, którego tak niewiele ma, ku temu, żeby jak najwięcej ludzi ściągnąć z drogi Bożej. Wiemy, on nie atakuje świata. On nie musi atakować świata. Świat należy do niego, świat jest w jego rękach. On jest skoncentrowany na Kościele. Pan Jezus powiedział też, i tutaj czytamy też to i nawet już u apostołów, że o ile będzie można, on będzie chciał zwieść i wybranych. Czytamy to u Piotra. Piotr mu pisze tutaj, że diabeł chodzi wokoło każdego z nas, jak lew ryczący. Szukając, kogo bym mógł pochłonąć, kogo mógłby odciągnąć, kogo mógłby otumanić, kogo mógłby wprowadzić w taki letarg. Letarg, taki, wiecie, no nie przejmuj się. Musi się to wydarzyć. Masz dużo czasu. Nie, możemy powiedzieć, nie mamy dużo czasu.
Ale czas, który my mamy, czy my go dobrze spożytkujemy, słyszymy o tym. Czas, który my mamy, czy my jesteśmy trzeźwi i czujni w tym czasie, żeby nie zmarnować tego, co mówi do nas nasz Pan Jezus Chrystus, żeby rzeczywiście wziąć to sobie do serca. Czy tak jest? Można powiedzieć nieraz tak, że nieraz słyszy się taki głos, ja sobie dam radę. Ja sobie poradzę, gdy będą się wydarzać dalsze rzeczy. Ja umiem czytać Biblię, a może ją znać super, super bym powiedział, naprawdę Biblię. Ale jeśli Pan nie przygotuje człowieka, Pan może przygotować tylko człowieka wtedy, kiedy człowiek mu się poddaje. Kiedy człowiek jest świadomy swoich słabości, kiedy człowiek jest świadomy tego, że sam tutaj sobie nie jest w stanie poradzić. Ilu niestety jest takich ludzi, którzy mają Biblię, czytają Biblię i myślą, poradzę sobie, dam radę sobie. Znamy jednego apostoła, który myślał, że da sobie radę. On myślał, on był przekonany, ja sobie dam radę, ja sobie naprawdę poradzę. Panie, zobaczyć, nawet gdyby Ciebie mieli wziąć, skazać, ja pójdę z Tobą i niech mnie skażą. On zobaczył, ile jest warte, można powiedzieć, podpowiedzi ciała. Ile jest warte to, co chce ciało pokazać, że ono se poradzi. Że ono jest gotowe nawet na śmierć, gdyby trzeba było oddać swoje życie. I teraz właśnie słuchanie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Słuchanie Go, można powiedzieć, i badanie siebie. Panie, czy ja jestem człowiekiem czujnym, trzeźwym? Każdego dnia, zobaczcie, budzimy się i jest takie słowo, którego ludzie wierzący niektórzy bardzo nie lubią. Nieraz napotkaliśmy takich, którzy mówili, przestań mówić już o tym, że jest jakaś bitwa, że toczy się wojna. Nie ma żadnej bitwy, nie ma żadnej wojny. My żyjemy w pokoju. Gdzie dzisiaj są tacy chrześcijanie? Nie byli czujni, nie byli trzeźwi. Nie myśleli o tym, co mówił nasz Pan Jezus Chrystus. Możemy powiedzieć, wróg niestety pochłonął ich. Dosłownie ich pochłonął. I teraz jak ważne jest to, można powiedzieć, jak my podchodzimy do tego. Bo nasz Pan mówi o figowego drzewa, uczcie się podobieństwa. Czyli my możemy powiedzieć, uczmy się od tego, co się dzisiaj wydarza, co ma miejsce wokół nas. Żeby nie myśleć, że nie ma bitwy, żeby nie myśleć, że nie ma wojny. Bo jest. Budzimy się i już budzimy się do wojny. Słyszeliśmy już niejednokrotnie w słowie o tym, które było ogłoszone. Budzimy się i budzimy się do wojny. Nie budzimy się na stanie pokoju. Nie mamy pokoju, bo jeśli mamy pokój z diabłem, to źle. To tragicznie możemy powiedzieć. My musimy mieć wojnę z diabłem. Ale tej wojny my wiemy, że nie możemy prowadzić. Tą wojnę prowadzi nasz Pan Jezus Chrystus. Tak jak Izrael słyszał, że wojna należy do Pana, nie do nas, bo jak my ją weźmiemy w swoje ręce, to my szybko uzyskamy jednak pokój. Później zrobimy sobie taki rozejm z diabłem. Zawieszenie broni. Ja nie będę atakował Twoich pozycji, Ty mnie nie atakuj. Ale to nie jest Boże działanie. Dlatego niech Pan nam pomoże właśnie wspólnie razem zobaczyć właśnie to, co mówi nasz Pan Jezus Chrystus. Jak my się uczymy? Czy ta nauka jest dobrze wykorzystywana? Czy te wszystkie sytuacje, które ostatnio też mają miejsca, uczą nas, że musimy się jeszcze bardziej poddać Panu, jeszcze bardziej do Niego należeć, bo jeśli nie, to kto nas przygotuje na dalsze elementy doświadczenia, w które my mamy wejść? Ciało? Wiedza? Mądrość ciała? Mówiliśmy sobie kiedyś już o mądrości ciała. Mądrych to Bóg chwyta ich własne sidła. W ich własne sidła Bóg chwyta tych mądrych tego świata, którzy według tego świata chcą być mądrzy. Ale diabeł chce obdarzyć właśnie taką mądrością. On nienawidzi, gdy człowiek sięga po Bożą mądrość. I też właśnie mówiliśmy o tej Bożej mądrości. Jakże ona jest cenna. Jak człowiek dzisiaj właśnie z tego wszystkiego korzysta. Niech Pan nam pomoże wspólnie razem zobaczyć to, bo zbliżamy się rzeczywiście ku naprawdę wielkiemu i potężnemu doświadczeniu. Jeśli my sobie ignorujemy to doświadczenie, które nadchodzi,
to jak sobie poradzimy w chwili tego doświadczenia. I wtedy może człowiek sobie powie, no a tyle razy było mówione o czujności, trzeźwości, tyle razy Pan do mnie mówił, czuwaj, bądź trzeźwy, bądź czujny, patrz co się dzieje, stań przy mnie, nie oddalaj się ode mnie. Może być za późno dla człowieka. Także niech Pan poprowadzi nas właśnie w tym, o czym On mówił swoim uczniom. Mówił o swoim przyjściu, jak to będzie wszystko wyglądało. Możemy powiedzieć, rzeczywiście, jeszcze troszeczkę czasu jest do tego przyjścia, ale to poprzedzą doświadczenia, potężne doświadczenia. Jeśli człowiek nie wygra przecież przed przyjściem Pana w tych doświadczeniach, to jak chce przywitać Pana? To możemy powiedzieć, że na pewno Pan go zaskoczy. Zaskoczy go ten dzień. Jeśli człowiek zmarnuje czas nauki, który daje Pan przed swoim przyjściem, swojemu Kościołowi, to człowiek go nie powita. Także tym się właśnie zajmiemy, tym, o czym tutaj właśnie jest mowa w tych słowach naszego Pana Jezusa Chrystusa, bo On powiedział właśnie w taki, powiedziałbym nawet piękny sposób, uczcie się. Uczcie się, nie bądźcie na powiedzieć biernymi, nie myślcie, że no jakoś to będzie. Nieraz i tak diabeł przychodzi, mówi, nie przejmuj się, jakoś to będzie. No jak? Postaw człowieka na polu minowym. A wcześniej mógł być na wykładach, które mówiły po prostu o tym, jak zachować się na polu minowym, jak podejść do danej miny, jak tą minę rozbroić. Jeśli człowiek nie słuchał, to już jest po nim. Z pewnością można powiedzieć, każdy jego krok może być krokiem śmierci, albo nawet każda odkryta mina, próba rozbrojenia jej, będzie ostatnią próbą. Jeśli nie słuchał, jeśli nie zważał, to co mówił wykładowca mu. Tak właśnie było w wojsku. Kto z nas był w wojsku, to wie, kiedy uczono nas, mówiono nam po prostu, no to człowiek słuchał. Słucha, bo to było, można powiedzieć, dla niego czymś bardzo ważnym. A tym bardziej, można powiedzieć, jeszcze ważniejsze jest to, co mówi nasz Pan Jezus Chrystus. Bardzo ważne, bo tu chodzi nie o życie fizyczne, ale chodzi o życie wieczne. Wieczne, fizyczne można stracić, ale stracić wieczne. Tu jest, można powiedzieć, tragedia. Tego już człowiekowi nikt nie przywróci. Życie fizyczne, gdyby człowiek stracił dla Pana i dla Ewangelii, to Pan mówi, żyć będziesz na wieki. Ale jeśli człowiek straci możliwość wieczności, kto mu ją odda? Nie ma już kogo, kto by mu ją oddał, jeśli by to stracił. Także niech Pan poprowadzi nas właśnie w tym temacie czujności, trzeźwości, uczenia się w czasie, który teraz mamy. Amen.